Poskładałem do kupy nowe pasty, nowe kondensatorki, jak widzicie z tej strony. Czas by było je wstawić w tą obudowę. A, jeszcze jedna rzecz. Jak się prezentuje po wybieleniu, oczywiście takimi brudnymi poruchami, jak zacznę brać, to zaraz go znowu pobrudzę. Już go chyba nawet pobrudziłem. Przed złożeniem będę musiał wymyć ręce, no. Się upyćkałem trochę. Pastami. Świetnie. Się prezentuje, dobra. Ale to jeszcze nic. Bo jeszcze nie mam przejściówki do CD-ROMu. Bo to taki dziwna jest przejściówka do CD-ROMu, no. Zanim wstawimy w obudowę, to jeszcze rąk nie będę mył tą płytę, ponieważ trzeba sprawdzić w tej obudowie stan kondensatorków w zasilaczu. Czyli znowu będziemy się brudzić. Płytkę odkładamy. Cik. Tutaj muszę tylko sobie przestawić, tak? Płytkę odkładamy i wykręcamy nasz zasilacz. Tylko teraz tak, czy ja go muszę wybierać z tej obudowy? Chyba muszę. Bo jeszcze się okaże, że któryś z kondensatorów jest uwalony. A prawdopodobnie jest. O. To trzeba będzie rozbierać. Zaraz będziemy wiedzieć to dokładnie. Dwie śrubki i zasilacz wyjęty. Kurde, fajnie, nie? Taki dziwny kształt, jak ma ten. Co my tutaj mamy ogólnie? Output. Słuchajcie, możemy tak. Od 100 do 240 V 5 A pobiera z prądu. Może nawet do 5 A pobierać maksymalnie. 3,3 V, 5 A wyjście, plus 5 V, 16 A, plus 12 V, 13 A, minus 12 V, 0,3 A, plus 5 V AUX, 2 A, czyli dodatkowe wyjście P4. Słuchajcie, mamy 13 A na dwóch takich cienkich przewodach, nie? Na dwóch żółtych i na dwóch czarnych, czyli minus i plus. No dobrze, wyciągnęliśmy to, obudowa już całkiem wrak. Wyciągnęliśmy sobie ten zasilacz i teraz co? Rozbierzmy, zobaczmy jak jest zrobiony. Trzeba większy śrubokręt. Lepsiejszy i większy. O panie. Śruby jak wielczu. Jak sobie pomyślę, żeby to było 486 albo 386 albo 286. Jeśli ktoś z was posiada takie stare retro pecety, 286, 386. Możecie dzwonić, pisać, kontakt na piracz22@wp.pl lub na stronie piracz.pl w zakładce kontakt. Możecie nawet wysłać zdjęcia do mnie. Co my tu mamy? Piękna przetworniczka. Już wam pokazuję. Tak się prezentuje w środku przetwornica. Piękna, niepiękna, stare retro. To jeszcze z boku trzeba chyba jednak będzie te śrubki odkręcić, co? Żeby się pozbyć, zobaczyć z boku śrubków, a śrubków jak jabłków papierówków. O, jakaś malutka śrubka wypadła ze środka, nie wiem od czego. Kurczę. Może jakieś zwarcia robiło.
286, 386, 486 DX 100 nawet, jeśli ktoś by miał. Jestem zainteresowany. Możemy się pohandlować. Co my tu mamy? Kondensatorki na wyjściu. Zielone, Wimy prawdopodobnie. Także może szału nie ma. A może jest. Czekajcie, bo to jest od wiatraka. Jak wyciągnąć PCB? Czy ktoś z was może powiedzieć? Raz, dwa, trzy, cztery śruby. Cztery śruby i tutaj są opaski, paseczki. Ale z tego co widzę, to one nie są rozpuchnięte. Dobrze by było je przemierzyć, a żeby przemierzyć, muszę podejść od spodu. Powiem wam, że one tutaj dobre wentylacje mają, także... Mam lepszy pomysł. Wiecie jaki mam pomysł? Skręcamy ją i bierzemy oscyloskop i sprawdzamy jakie jest tętnienie na wyjściu. Okej. Zamykamy. Wizualnie nie są rozpuknięte. A stan tych kondensatorków, czy będziemy musieli jeszcze ją rozbierać i wyciągać, wiem, że może by wypadało je wybrać i wyciągnąć, to zaraz się dowiemy. Spróbujemy podłączyć taką chytrą przejściówkę, na której wystartujemy sobie zasilacz i sprawdzimy oscyloskopem. Pomiary zrobimy napięcia i tętnienia, bo kondensatory działają w ten sposób, że filtrują nam napięcie. Jeśli zasilacz będzie miał tętnienie, to znaczy, że kondensator na tej linii leży i już od razu będziemy wiedzieć, który kondensator. A rocznik tego zasilacza może gdzieś tu znajdziemy, słuchajcie. Data kody 11.07, ale Made in China. Kurde, Niemiec, nie? Siemens. Z naklejką z naddrukiem Made in China, ale to nic. Tutaj znajomy pokazywał blok silnika Audi Volkswagen Made in China, wytłoczone na bloku silnika. Danger, danger, niebezpieczne. Nie ma. Model jest. Serial number. A daty nie ma. Także nie wiem ile to może mieć lat. Na obudowie całego Siemensa tego też nie było. Dobra, bierzemy się do robotki. Ok, tu mam taką chytrą przejściówkę nakręcaną na zasilacz właśnie ATX, bo to już jest ATX. Nie wiem dlaczego, ale to powinno być o tak zapięte, a to powinno być tutaj wpięte. Czy tu mamy jeszcze? Olelo. Hello. Ja wam powiem, czy to tak ma być wpięte. Jest inaczej. Weźmy sobie normalny zasilacz i zobaczmy jaki jest zestaw pinów włącznika, przede wszystkim włącznika. Moment. Mamy tu jakiś taki pierwszy lepszy zasilacz. Jeszcze te. O, tu jest niezły skansen. Dobra, i zobaczmy jedną rzecz.
Kolory mamy te same. Czyli to jest też jeszcze stary zasilacz. Dobra, jeszcze moment, jeszcze jeden zasilacz. Olala, ten to już chyba jest nowy zasilacz. I teraz tak, rozstaw pinów. Wychodzi mi, że to ma być włożone tak. O tak, no to teraz sprawdzamy po kolorach. Pomarańczowy, niebieski, czarny, masa, zielony, git, malina. Czyli już wiem, jak podłączyć to pod ten zasilacz. Z samego brzegu. Ja wiem, że wy wiecie lepiej. O, tutaj mamy SATA. Zasilanie, jakieś przeróbki były, widzę. Ale ja wolę się upewnić. Dobra, podłączmy zasilacz. Oczywiście nie mamy tutaj bezpieczników. To nie wiem, czy on się włączy. Się włączył. OK. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. Się wyłączył. Się włączył. No i dobra, i teraz zróbmy to w ten sposób. Ja ustawię zaraz kamerkę. Tu mamy sondy. A ja sobie tutaj zaraz ustawię kamerkę na oscyloskop. I zrobimy sobie pomiar. Momencik, tylko tutaj trzeba mi kawałeczek krokodylka. Kabelka z krokodylkiem. Już tu wczoraj miałem induktorem się bawiłem. O, jest. Dobra. Weźmy sobie minus GND, obojętnie który, bo to są chyba razem połączone. Oczywiście. Obojętnie które GND. Oho, to już to nawet nie krokodylek. Znaczy nie banan. Kurde, jaka China. O Jezus. Co to kuźwa jest? China jakich mało. Dobra, może odłączmy to najpierw od sieci. Bo to... I podłączmy sobie się o... Kurde. Cały ja. Dobra, zróbmy tak, bez tego, minus, włączamy ustrojstwo, najpierw to, potem to, się zapaliło, się zaświeciło, a teraz ustawmy sobie kamerkę, jak mi się uda, na oscyloskop. Dobra, coś tu widać. Chyba będzie dobrze. I przykładamy sobie oscyloskop. Teraz tak, sonda razy 10, prąd stały. Autotune. Wszystko zapominałem. Setup. Setup default. Pierwsza próba razy 10. Sonda. AC. AC. Napięcie mierzymy. 5 V na działkę. 2. Co mu? Koder siedzi? Czy o co tu chodzi? Słuchajcie, 5 V na działkę, czyli tak. Przyłączamy minus 12. Minus 12, tutaj. Nie ma. A nie, to jest GND. DC, kurczę, DC, DC. Minus 12, teraz tak, wolty,
V, AWG, to jest to. Tak, tak. I pokażę nam teraz wynik. 11,98 V. Najpierw sprawdźmy, jakie mamy napięcie. Plus 12, mamy plus 11,94, a minus mamy 11,97, czyli pasuje. W granicach tolerancji. Plus 5, mamy 5,1, 5,106 dokładnie. Plus 3,3. 3,34, 340. OK. Teraz przełączmy sobie na sondę, na AC, czyli będziemy mierzyć tętnienie. Ustawmy sobie czułość tego na 1 V na działkę. Jedna działka to jest 1 V i sprawdzamy kondensatory teraz. Jeszcze teraz wolty i patrzymy piku. Ile mamy w piku? Na minus 12 V mamy w piku odchyłki tylko 200 mV. 312 mV. Ustawmy sobie tu na pół volta. Czemu tutaj się przełączyło na 2? 100 mV, 50 to nie, 500 mV. 100 mV. Słuchajcie, widzimy już teraz przebieg tętnienia. Jeszcze możemy ustawić sobie czas i zobaczyć z jaką częstotliwością, frekwencji, ok, no to nie ładnie. Z jaką częstotliwością by pracowała przetwornica w tym zasilaczu. Minus 12. Mamy tętnienie rzędu 200 mV. 0,2 V. Dobra, plus 12. Mamy tętnienie rzędu nawet nie ma 24. 6 mV. Czyli minus 12 może kondensator już być ku końcowi. Ale jeszcze napięcie jakieś, jeszcze filtruje. Dobra, plus 5 V mamy rzędu 9 mV tętnienie. I 3,3 V mamy rzędu też 6, 9, no 10 podskakuje tutaj w tym miejscu widać. 8 mV, czyli minus 12. No, minus 12 V leży kondensator. Znaczy nie leży jeszcze, ale już mu dużo nie trzeba. No dobra. Powiem tak. Rok podziału, a potem będziemy rozbierać naszą przetwornicę. Ok, wyłączmy zasilacz. Można i w ten sposób sprawdzić bez rozbierania, słuchajcie, czy z tymi kondensatorami jeszcze jest jak jest. Na razie filtracja jest. No, na minus 12 jest kiepsko. Ale do czego my wykorzystujemy minus 12? Mamy 0,3 ampera. Nie wiem do czego to jest wykorzystywane. Na płycie na pewno do czegoś jest. I tu właśnie zadanie dla was. Do czego jest minus 12 V? Doprowadzane do płyty głównej. Dobra. To by było, słuchajcie, na tyle. Ja go tylko zamontuję. Kwestia, że tak powiem, zasilacza w tym odcinku. Czyszczenie jeszcze jest zrobiona. Wkładamy naszego zasilacza. Słuchajcie, on tutaj musi pięknie wejść. Na czym to się działo? Na tych dwóch bolcach z boków. O. Już sieci.
i dwie śrubeczki od zasilacza. Przykręcić. Zakurzyłem. Przekręciłem. Może i nie. No dobrze. Zasilacz przetestowany. Płyta główna. Chytrze zrobiona, bo ma takie kołki tutaj. Zaraz zobaczycie. Momencik. Ma, patrzcie, tutaj ma gumki. Takie gumki z boków, a tu ma takie kołki. Nie wiem, czy to widać, tego typu. Te kołki mają wcięcie. Płyta główna ma otwory tego typu. Zaraz wam pokażę. O, tutaj widać. Wchodzi w kołek i się przesuwa. I to jest całe mocowanie. Tu jeszcze jest taki zatrzask na sprężynie, o tutaj w tym miejscu. Taki do naciśnięcia wdęk. Zresztą zaraz zobaczycie. Siemens. Chciałoby się powiedzieć zdziełano w CCCP. Ale to być może zdziełano w NRD. Jedno to samo. Okej. Tu na kółeczkach. Tu na kołeczkach, no i teraz tak, to do dołu, no i przesuwamy. Wszystkie muszą trafić na raz. Kuźwa. O, cyk i siedzi. Za radiator chyba najlepiej było. Mi się trochę zgięło i powietrza nie będzie łapał. Dobra. I całe zabezpieczenie, żeby to nie wypadło, to to jest ta blaszka. Ta blaszka jest nakładana tutaj od przodu. No. Tak. I tak, taka klatka na jacki. O, się nie ruszają gniazda i jest zabezpieczenie od przesunięcia. Czyli po prostu się nie przesunie. I teraz musimy tutaj zrobić teraz ta środka. Musimy tutaj skręcić to. Ale musimy jeszcze teraz z tym panelem podziałać. Bo ten panel będzie w ten sposób tutaj zamontowany. Ale żeby on tutaj był w ten sposób zamontowany, bo on jest nie na tej części komputera, ten panel. Tylko on jest mocowany, jak widać tu pourywane są raz, dwa, trzy, cztery, nie raz, dwa, trzy, tutaj czwarty, ale czwarty nie jest do niczego przykręcony, bo tu nie ma dziury. Te trzy, raz, dwa, trzy, on jest mocowany do tej drugiej pokrywy. O. O, i zobaczcie, tutaj pozostałości są śrubek, raz, dwa, i tutaj trzy. Musimy coś wydumać, jak to przymocować. Na dłuższe śrubki dodać? No chyba nie. Tutaj to jeszcze bym to zamaskował. Połamało się. Będziemy dumać w następnym odcinku. Ja gorąco pozdrawiam. Zauważyłem analogię taką w YouTubie, na moim kanale. Jest 10 obejrzeń, mam jedną łapkę do góry. Jest 20 obejrzeń, mam 2 łapkę do góry. Jest 150 obejrzeń, mam 15 łapek do góry.
słuchajcie, jak już wchodzicie, klikacie, żeby obejrzeć, postaw jeden z drugim tą łapkę do góry, a ja się postaram umilić, że tak powiem, wieczór. Bo słyszałem, że na moich filmach się super usypia i super się zasypia. Także może w niedługim czasie wyjdzie tak, że będziemy co wieczór się spotykać. O, numer. Tutaj też powinna być dłuższa wtyczka, a nie ma. O. Na razie. Do następnego odcinka. No lecimy dalej, słuchajcie. Podłączyłem CD-ROM z Windowsem 9.8 i z moją taką płytką przygotowaną z DOS-em, czyli z Fortem Commanderem, i właśnie to wszystko wygląda w ten sposób, że przekopiowałem na dysk. Tutaj już widać właśnie na dysk folder Windowsa, RAID i tam parę gierek pod DOS-em. Jak widzicie, możemy nawet go już sobie teraz te gierki odpalić. Na przykład, nie no, Quake'a nie będziemy tu odpalać. Jeszcze lepszy motyw wyszedł, bo ten procesor, który siedzi w tym komputerze, to jest Celeron Mobile. Już wam tutaj może opiszę, tylko jeszcze najpierw tu się poustawiam, bo nie miałem czasu, słuchajcie. Okej. Zobaczmy sobie tutaj z płytki, odpalimy teraz. Setup exe. Press C to continue. Będziemy musieli jeszcze zainstalować wszystkie sterowniki. To audio na przykład, to VGA, EGA lub tędy. VGA mamy, to literka A. PC Single Voice. PC Single Voice, czyli na speakerze. Press yes. O! Coś nowego. C. VGA. Tędy przy Voice Creative Music MIDI. C, weźmiemy C. Wideo VGA 320. This is correct. No. C. Coś, co mu nie pasuje. Słuchajcie, coś mu tu jeszcze nie pasi. No bo nie ma sterowniku. Weźmiemy inne, na przykład Mario. To z płytki w tej chwili, zresztą słyszycie, że szumi płytka, nie? Z samej czystej płyty pod DOS-em. Też nie idzie. Jestem ciekaw dlaczego. Dobra. Wychodzimy z tego. Dobra, co my mamy na dysku C? Mamy już command.com, bo zrobimy format C przez S. Oczywiście najpierw F-disk, bo zrobiliśmy dwie partycje. Zaraz ja wam pokażę, jak to wygląda w F-disku. F-disk. Czy używasz dużych dysków? Tak. I teraz wyświetl informacje o partycjach. Czwóreczka. I patrzcie. Partycja C to jest nasz pierwszy, pierwsza partycja, którą stworzyliśmy, i ona ma tylko 4000 mega, czyli 4 giga. FAT32. Drugą partycję ustawiliśmy na 61 giga i ona jest poza DOS, no bo to jest NTFS, bo tam będzie XPEC. I trzecia partycja DOSowa to są dane pod DOSa, czyli dysk D. I ok, wychodzimy z tego. F10, wychodzimy z tego. I mamy tak, CD, win. Zaczynamy instalację 9.8 i setup
i powinna nam już z dysku, bo skopiowałem wszystko z płyty na dysk i powinna nam ruszyć instalacja z dysku. Zobaczymy, co go teraz zaboli. Tak to jest ze starymi komputerami. Na razie ciemność widzę. Okej, słuchajcie, znalazłem problem. Problem polega na tym, że nie zabotujemy, znaczy nie pójdzie instalator Windowsa 9.8 z takiego napędu przez ten cienki kabelek. Czyli nie pójdzie po SATA. Tutaj znalazłem taki stary CD-ROM 52 razy, starodawny, i podłączymy go właśnie po IDE, tylko ustawimy go na slave. Chociaż w sumie tu nie ma znaczenia, bo dysk jest po właśnie. A dysk jest też po SATA. Okej. Okay. Słuchajcie, z Windowsem 9.8 na tą maszynę cienko to widzę, no bo to jest pod SATA. Trzeba by było robić i napęd, i dysk pod IDE. I wtedy można byłoby to postawić. Ja go będę zaraz skręcał, się zainstalował Windows 2000 i teraz się instaluje Windows XP. Także w ostatnim już odcinku będzie efekt końcowy. Ja zapraszam do obejrzenia, te łapeczki w górę, że jeszcze takie stare retro, o tego typu. No mam nadzieję, że nie nacisnąłem power. Będzie już niedługo poskładany. To by było na tyle. Ja na razie kończę. Następny odcineczek już z wykonanych prac. Może w coś pogramy w końcu. Słuchajcie, wiecie, w co jeszcze możemy pograć? Będziemy mogli sobie pograć w takie retro. Taki mój mały tutaj zestawik na komodorku, będziemy sobie grać w Montezuma. A co? To cześć.